Zapraszam serdecznie prezentujących wystąpienie LARP Old Town 2115 postapokalipsa w wydaniu na 550 osób. Witam wszystkich, nazywam się Szymon Ulenberg, jestem głównym koordynatorem LARPA na Old Town Festival. Tytuł mojej prelekcji dzisiaj to postapokalipsa w wydaniu na 550 osób. Jak dobrze się domyślacie, jest to liczba graczy, którą mieliśmy w zeszłym roku. Podczas tej prezentacji minimalnie opowiem o tym, czym właściwie jest LARP na Old Town Festival dla osób, które nie mają pojęcia na ten temat. Głównie natomiast skupię się na problemach, które mieliśmy przy LARP-ie na taką skalę, bo jest to w skali polskiej sceny dość unikalna skala, powtarzając się, ale mimo wszystko na tym postaram się skupić. Tak, czego, jeżeli ktoś by chciał również robić LARP-a na tą skalę, na co może zwracać uwagę, co nas najbardziej przynajmniej zaskoczyło. Ogółem o LARP-ie Old Town Festival. LARP ma miejsce na opuszczonym lotnisku w Kluczewie pod Stargardem, już nie szczecińskim, stąd nie do końca już wiadomo, gdzie to jest. To jest 30 km od Szczecina. Tak to wygląda mniej więcej z lotu ptaka, teren naszej gry. Tak wygląda z lotu niżej latającego ptaka. Jak widać, wasteland jak się patrzy. W tym roku mieliśmy około 550 uczestników na LARP-ie, co około 250 osób przebiło edycję z 2014 roku. Przy czym mieliśmy około 50 osób z zagranicy. Mniej więcej połowę tej ilości stanowili sami goście z Finlandii, co warto wspomnieć. Przyjechali autokarem, to jest niesamowite. Poza tym mieliśmy goście, tak jak mówiłem, z Finlandii, z Łotwy, z Ukrainy, z Niemiec. Co to jest? A, tak, mieliśmy jednego uczestnika z Chin, mieliśmy ludzi z Kanady i z Kambodży. Dwóch organizatorów z Kambodży zresztą mamy. LARP w jaki sposób wygląda? Bardzo szybko się skupię. Old Town dzieje się zarówno w miasteczku, zwanym Old Town, jak i na pustkowiach, za które robi nam płyta lotniska i wszystkie przynależności. Powierzchnia całego terenu gry to około 300 hektarów. W miasteczku funkcjonują frakcje, tudzież jak można przystępnie powiedzieć stronnictwa. Tych stronnictw jest około 15, tworzą je gracze według własnego pomysłu, który my z reguły akceptujemy, bądź nie, jeżeli za bardzo odstaje od realiów. Frakcja zgłasza się wcześniej. Jest również możliwość gry jako wolny strzelec, dalej w prezentacji zwany jako bezfrakcyjny, bo to nasz wewnętrzny slang. LARP trwał około 3 dni z rozstrzałem godzinowym. Główne problemy, czyli jak to wyglądało od środka. Przede wszystkim przy tej skali spotkaliśmy się z brakiem kontroli nad inwencją graczy. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako, że my jesteśmy tymi złymi MG-ami, którzy trzymają graczy i mówią albo robicie tak, albo robicie źle, tak? Jeżeli nie robicie tak, jak my chcemy. Głównie problem ten polegał na tym, że gracze pojawiają się na Old Town z wieloma pomysłami, które próbują forsować nie tylko Nie chodzi o to, że wbrew naszej woli, bo my jesteśmy bardzo liberalni pod względem ich pomysłów, ale raczej chodzi o to, że często wbrew realiom, co nie jest fajne i psuje zabawę innym graczom. Wątki, które rozpoczynają tacy gracze, często jako własny, autorski pomysł, nie są w stanie być przez nas domknięte ze względu też na skalę, bo nie jesteśmy w stanie gonić za każdym graczem, który coś wymyślił, mimo że bardzo się staramy, przez co następuje spadek koncentracji na głównej osi fabuły i tym, czym my chcemy graczy zaskoczyć, oraz takie rozchodzenie, rozmywanie się wątków, zadań, zleceń. Ktoś zaczął jakieś zlecenia, ale o nim zapomniał, tak? Skąd się bierze to zjawisko? Robimy LARP-a. Chcemy, żeby przyjechało dużo osób, bądź chcemy, żeby ten LARP był po prostu fajny. Więc robimy reklamę. Pokazujemy, co chcemy zrobić. Jeżeli reklama jest dobra, nakręcamy ten, slangowo mówiąc, hype. Wszyscy się hype'ują na naszego LARP-a, przesyłają sobie to nawzajem. Patrzcie, co się dzieje w Kluczewie. O jeny, jeny, jak super. Przez to narastają oczekiwania graczy wobec LARP-a przez cały rok, tak? I to też trochę powodem tego jest to, że fabuła nie trzyma równego tempa i równego napięcia dla wszystkich. Ciężko jest przy 600 osobach utrzymać wszystkich zaangażowanych tak samo w fabułę. Następuje też jednak niemożność wprowadzenia historii postaci klasycznej karty postaci dla każdego gracza. Przy skali na 600 osób nie jest to do końca możliwe.
może nam się to uda, w tym roku nam się to nie udało, stąd musieliśmy się odwoływać do klasycznego, na pytania później będę czas, okej? Musieliśmy korzystać z tradycyjnych rozwiązań, czyli jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł, to nam go wysyła, albo go akceptujemy, albo nie. Jeżeli nie, domyślnie zgadzamy się na wszystko, z czym przyjeżdżasz w swojej głowie. Jakie mamy rozwiązania wobec tego? Przede wszystkim stopniowe przerzucanie odpowiedzialności za fabułę na graczy. W zeszłym roku testowaliśmy taki pomysł jak pomoc fabularna. Gracze i tak co roku pisali nam pomysły dotyczące różnych zadań, jakie chcieliby przeprowadzić, pomysłów na fabułę. Problem polegał na tym, że oni, nie mając względu w fabułę, nie będąc mistrzami gry, z reguły pisali coś, co zupełnie nie miało dla nas jakby podłoża, żeby to wykonać. Stąd padł pomysł pomocy fabularnej działającej w bardzo prosty sposób. Wyłapaliśmy tych ludzi, którzy byli najbardziej aktywni zawsze i udostępniliśmy im odrobinę większą część fabuły niż takiemu, brzydko mówiąc, szarymu graczowi. I oni w ten sposób mogli sobie parę miesięcy przed Old Town przeczytać, o czym właściwie będzie ta fabuła, i jeżeli byli kreatywni, to bez problemu mogli sobie pisać te zadania, a my mogliśmy przed Old Town, przed LARP-em już je skoordynować tak, żeby wszystko grało rzeczywiście w settingu, jaki chcemy pokazać ludziom. Rozwiązanie zadziałało bardzo fajnie. W tym roku planujemy jeszcze większe powiększenie, jeszcze szybsze wysłanie tego i jeszcze większe korzystanie z ich pomocy, żeby nie mówić ich wykorzystywanie, bo to nie o to chodzi. Ponadto wprowadzenie coraz większej ilości wydarzeń do gry, do swobodnej eksploracji dla graczy. I mam tutaj na myśli raczej tego typu wydarzenia przy skali, takiej skali jak 600 osób. Po prostu chodzi o to, żeby to lotnisko zasiedlić maksymalną ilością wydarzeń, których organizator nie musi koordynować. Krótko mówiąc, tam nie musi być osoba, która będzie rzucać pirotechnikę. Planujemy te wszystkie zadania w ten sposób, żeby po prostu one były takimi typowymi samograjami. Gracz przychodzi, znajduje coś, przy tym są instrukcje, co ma zrobić z tym dalej. Jeżeli ma wątpliwości, przychodzi do organizatorów i w ten sposób wątek toczy się dalej, ale wymaga minimalnej ingerencji organizatora w kwestii logistycznej przede wszystkim. Bo wiadomo, że trzeba to wymyślić i rozłożyć, ale nie trzeba stać nad tym i pilnować na bieżąco pieczy, w jaki sposób toczy się dane zadanie. Ponadto, zmiana koncepcji w myśleniu o LARP-ie i pozwolenie na tą tak zwaną plażę w kwestiach in-game poprzez wprowadzenie wydarzeń umożliwiających uczestnictwo in-game. To jest trochę zawiłe, ale już tłumaczę, o co chodzi. Do tej pory takie rzeczy jak rozrywki sportowe, Jagger, czyli taki trochę rugby w wydaniu postapokaliptycznym, jak Prize Fighters, czyli takie nasze oldtownowe wydanie boksu. To się działo w części festiwalowej, tego nie było na LARP-ie. W zeszłym roku zrobiliśmy Jaggera na LARP-ie i wyszło świetnie. Wokół tego Jaggera zaczęły się kręcić zakłady, zrobiliśmy go fabularnie, w taki sposób, w jaki wyglądał w filmie, a nie na zasadach tam olimpijskich Jaggera czy coś takiego, odzierając go z tej sportowej atmosfery bardziej w kierunku filmu. Rzeczywiście były przekręty, było podkupywanie zawodników, bardzo fajnie to wyszło i to pozwalało graczom wyluzować, oglądając takie założenia, takie wydarzenia i po prostu odpocząć sobie odrobinkę od LARP-a, ponieważ przypominam, trwa on 3 doby. Ponadto dołożymy też elementy konkursów, wyścigi samochodowe, organizowane miejskie konkursy artystyczne. To też są typy wydarzeń, które można umieścić w LARP-ie jako opcjonalne. Jeżeli ktoś jest zmęczony, może sobie wziąć w tym udział, a nie wybijać się z gry. Nie musi offgame'ować. Ponadto koncerty. Bardzo dużo artystów w zeszłym roku powiedziało, że w przyszłym roku chciałoby zagrać koncert na LARP-ie, a nie na festiwalu. Nawet takim go przerwą wysadzą z sceny, oni chcą grać na LARP-ie, ten festiwal to jakaś lipa w ogóle. No i zarządzanie elementami infrastruktury wewnątrz gry. Można fabularnie wplatać takie rzeczy jak utrzymanie generatora miejskiego. No bo dlaczego nie? Jeżeli on chodzi, jeżeli on buczy, to dlaczego nie zaprząść graczy do tego, żeby oni też mogli nim jakoś fabularnie zarządzać, tak? No i nic odkrywczego, ale jednak lepsza komunikacja z graczami i z frakcjami przed LARP-em. To jest nic odkrywczego, a jednak to jest najważniejsze. Kolejnym problemem, który poruszę, jest problem z zarządzaniem graczami. O co w tym chodzi? Gracze narzekają na nudę. Gracze mówią, że nie ma questów. My pracujemy w pocie czoła, a gracze mówią, nie, nie ma questów. Pod moim namiotem rano nie stał Gandalf z wykrzyknikiem, nie ma questów. Nie ma. Znaczy, skąd się bierze to zjawisko? No, warto zauważyć, że 600 graczy na LARP-ie to rzeczywiście ciężko jest ogarnąć taką ilość ludzi. Przy czym chciałbym też nawiązać do tego, że my się najbardziej przejechaliśmy na tym, że trochę zakładaliśmy,
że dwa razy więcej ludzi na LARPie to dwa razy więcej roboty, dwa razy więcej questów, nigdy w życiu. To nie rośnie liniowo, to rośnie wykładniczo. Więc naprawdę w chwili obecnej w organizacji Old Town, jeżeli dobrze kojarzę, jest około 80 osób. I jak robiliśmy Old Town na 350 osób, to tych organizatorów było 25. Więc 50 osób nie załatwiłoby sprawy, tak? Co my tu jeszcze mamy? A przepraszam, przejechałem trochę za dużo. Duży odsetek nowicjuszy podczas larpowania, jednak. Z ankiet wynika, że dla 40% uczestników Old Town to był pierwszy raz z czymś takim jak larp. No i duży odsetek nowicjuszy Old Town, 30% ankietowanych, to był ich pierwszy Old Town. W związku z tym tacy ludzie mają jednak problemy z osadzeniem się w fabule. Z reguły lądują jako bezfrakcyjni, ponieważ frakcje są już osadzone. Parę lat grają na Old Town, wiedzą, mają tam questy z poprzednich lat, coś tam mają wymyślone, nakręcają się, w kupie siła i tak dalej. Ktoś przyjeżdża pierwszy raz na Old Town, ląduje u bezfrakcyjnych, jest problem. Nie może się osadzić w fabule, jest ciężko. No i bardzo długi czas gry. Jeżeli 40% ludzi przyjechało po raz pierwszy na LARPa i od razu przez 3 dni żyje na opuszczonym lotnisku, to nie jest to na pewno łatwe, tak? Natomiast jakie mamy rozwiązanie? Na pewno wykorzystamy frakcje. Frakcje stanowią ponad 70% uczestników Old Town i nieraz już dowiedli, że potrafią działać samodzielnie, autonomicznie, prowadzić fabułę, można im zaufać. Trzeba to skoordynować, ale naprawdę są to ludzie godni zaufania i nie ma co się nad tym zastanawiać, w naszym przypadku przynajmniej. Dlatego chcemy wprowadzić formularze frakcyjne, które pozwolą na bardziej precyzyjne określenie organizacji i rozpoczęcie traktowania frakcji jako całości. Te formularze będą do wypełnienia podczas akredytacji, która ruszyła 2 godziny temu. I to był komentarz a propos ceny, czy co? I tak, formularze frakcyjne pomagają nam też przed LARPem przygotować wszystko. Odnośnie frakcji. Wprowadzenie też z powrotem roli koordynatora frakcji, który jest pośrednikiem pomiędzy mistrzem gry a frakcją. Bez tego nie wyobrażamy sobie teraz robienia Old Town. Tak? Dodatkowo też wprowadzenie codziennych. Tak, znaczy ogółem koordynator to jest taka osoba, która jest jakby, często jest to dowódca frakcji bądź stronnictwa, czasami nie, rzadko kiedy nie jest to dowódca, ale jest to osoba, którą my się dogadujemy w pierwszej kolejności. Zamiast gadać z grupą 20 osób, które są frakcją, rozmawiamy z jednym gościem, ustalamy plan dotyczący jakiegoś wydarzenia bądź tego, jak ma się toczyć fabuła. Ewentualnie on do nas przychodzi, mówi nam, co chciałby zrobić, czy to nam nie wadzi, my mówimy, nie, śmiało, my się dostosujemy, tudzież nie mamy jak tego teraz zrobić, tak? Wszystko jest na zasadzie dogadania się umownego. No i codzienne odprawy koordynatorów frakcji. Dzięki temu mamy o wiele prostszy sposób moderowania fabuły i działania na nią, ponieważ spotykamy się po prostu z nimi codziennie, oni nam mówią, co zrobili, gdzie chcą dążyć, a my dzięki temu wiemy, na czym stoimy, zamiast biegać osobno po każdym obozie i się pytać, co właściwie mają w planach nasi gracze. Większe zaopiekowanie się postaciami bezfrakcyjnymi. Jak już wcześniej mówiłem, poziom wejścia w naszą grę dla graczy bezfrakcyjnych może być troszkę wysoki, głównie przez ten problem z osadzeniem w fabule, tak? Dlatego wprowadzimy formularz postaci już przy rejestracji na festiwal, chociażby tylko i wyłącznie po to, że nawet wymyślenie tych paru zdań przez gracza, który przyjeżdża na Old Town po raz pierwszy, już w jakiś sposób go osadzi w fabule. Ponieważ tłumaczenie ludziom, że możesz być kim chcesz, możesz być nawet samym sobą, prowadzi do strasznego problemu z off-game'em, bo nagle mamy po prostu całą masę, przychodzi ktoś i mówi, cześć, jestem taki a taki z centralnego krateru, a ty, Seba Sosnowiec, siema, no, dramat, ale on jest samym sobą, nie? Co, nie ma w postaci Sosnowca? Pewnie jest. Cała Polska to Sosnowiec, postapo, podejrzewam, ale większa ilość warsztatów i czasu przed grą. Chcemy zrezygnować z jednego dnia festiwalu po to, żeby zrobić jeszcze dodatkowy dzień rozbiegowy przed LARPem wypełniony warsztatami, robieniem otulin, warsztatami aktorskimi po to, żeby zwiększyć ilość fajnych akcji, doedukować graczy też. Jeżeli już przyjeżdżają na LARPa, to niech oni mają porządne szkolenie do tego LARPa, a jeden dzień festiwalu też wystarczy. Z takiego wychodzimy założenia. I przeniesienie środka ciężkości fabuły
cytacie, cytując, tak, na, znaczy w cudzysłowie, na większą otwartość na nowo przybyłych do Old Town, zarówno fabularnie, jak i niefabularnie. Chcemy się skupić na tych nowych graczach, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jednak te frakcje, które już chociażby drugi raz przyjeżdżają, oni już są wkręceni, oni już znają wszystkich, jest super, ale przyjeżdżasz po raz pierwszy i trafiasz trochę na taką ścianę. Chcemy to zlikwidować, chcemy spowodować, żeby to było naprawdę przystępne też dla nowych graczy. Krótko mówiąc, w cudzysłowie, no chcemy wstawić tego Gandalfa z wykrzyknikiem pod namiot, tak? On będzie Nie, no żartuję, nie będzie czegoś takiego, ale... W wielkim skrócie. I NPC Corps. Mamy osobną ekipę, która składa się z NPC-ów. Jasnym jest, że przy takiej ilości ludzi na LARPie NPC to jest wszystko, tak? Czyli postacie, które nie należą do graczy. To oni będą nakręcać fabułę, to oni będą się przebierać za tam mutanty czy bandytów i biegać po Wastelandzie. Potrzebujemy ich więcej. Nasza liczba w tym roku, jaką sobie mniej więcej zakładamy na 500, na 750 biletów, jakie sprzedajemy, w tym około 150 do 200 NPC planujemy. Zwiększenie atrakcyjności, czyli rozpisanie tych ról dla NPC, żeby one nie były generyczne, żeby nawet byle Mutek, byle byle Riders miał jakąś tam chociażby minimalną fabułę, ale coś, co pozwala mu się lepiej osadzić w świecie i polarpować nawet jako ten NPC, że jak gracze go zapytają i zaczną się pytać, kim jesteś, to on nie powie, stary, ja jestem tylko NPC-em, jestem tylko mięsem armatnim, tak? I zwiększenie atrakcyjności, no i przede wszystkim z tym wiąże się też cały system zarządzania tymi ludźmi. Jeżeli to będzie rzeczywiście 150 osób i uda nam się ta rekrutacja, to hierarchia, dowódcy wśród tych ludzi, bo nie zwołamy naraz wszystkich i logistyka jeszcze raz, tak? To wszystko jest już w tej chwili rozplanowane, niedługo startuje rekrutacja, jesteśmy dobrej myśli przede wszystkim, tak? Dziękuję za uwagę i proszę o pytania. Bo powiedziałeś, że tam 40% osób to były osoby świeże nocy. I jak to przeszkadzało osobom, które już grają w lat, czyli psuło to im jakieś immersy, czy psuło ich do grania? Nie. Nie, nie, nie psuło, ponieważ nowi gracze może i nie wczuli się jakoś, znaczy inaczej, mieli problem z osadzeniem się w fabule, do nas doszły tego typu słuchy. Ale to raczej powiedziałbym w drugą stronę działało. To ci stali bywalcy czasami mogli więcej odgame'ować niż nowo przybyli. Tak? Bo wiadomo, to już się ma kolegów i tak dalej. Nie, ludzie, którzy pierwszy raz przyjechali, mieli problem z osadzeniem się, ale larpować, jeżeli już larpowali, to nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń wobec tego. I nie słyszałem też żadnych skarg na temat tego, żeby jakiś nowy przyjechał i psuje zabawę, tak? W jaki sposób pomagaliście tym świeżym graczom? Jeżeli mają problemy, to jak... Staraliśmy się zlecać questy, staraliśmy się po prostu nakręcać fabułę tak, przede wszystkim napisać ją w ten sposób, żeby obejmowała całe miasteczko. Na pewno w przyszłym roku tego nie zrobimy, raczej będziemy się rozdrabniać bardziej na poszczególne i na pewno będziemy traktować już to w ten sposób, że fabuła, jedna linia fabularna dla ludzi, którzy są z frakcji, a osobna linia fabularna dla ludzi, którzy są bezfrakcyjni, żeby jeszcze łatwiej ułatwić im to wejście w LARP-a i osadzenie się w świecie. Słucham? Jak rozwiązaliście problem terminatorzenia? Problem terminatorzenia? Dobre pytanie. W sumie to jakoś nigdy go nie rozwiązywaliśmy. On nie istniał. Gracze raczej mają w tym momencie możliwość samosądu. W momencie, kiedy dowiadujemy się, że ktoś jest kiepski na strzelance, kwasi, dostał, nie padł, rozmowa orgowska i tyle. Jest strefa ASG, strefą ASG jest cały Wasteland, czyli wszystko poza miasteczkiem, tylko miasteczko jest wyłączone ze strzelania, tylko albo aż. Natomiast raczej nie zdarza nam, nie mamy problemów z tym, żeby gracze nie odgrywali postrzałów. Z reguły to gracze narzekają, że niektórzy NPC dostali dwie serie, tak, i nie padają, a my mówimy, stary, no gość miał 2 metry wzrostu i pazury i żółtą opaskę, to był Deathclaw, jak miał paść po dwóch seriach, tak? No ale... Raczej to działa właśnie w tą stronę, że NPC są oskarżani o terminatorzenie, przy czym jasny jest wpis w mechanice, że oni mogą to robić, tak? Żeby trochę urozmaicić zabawę. Słucham? Wspomniałeś o tym, że jest sporo nowych graczy i że macie 15 frakcji. Czy dopuszczacie w ogóle opcję, że nowi gracze zgłoszą jakąś frakcję? Tak. Nie powiedziałem o tym, przepraszam. To jest około 15 frakcji, bo co roku ta liczba się zmienia i raczej rośnie.
W sensie nie, no to nie zaobserwowaliśmy czegoś takiego, żeby jakaś frakcja powiedziała, już nie przyjeżdżamy na Old Town. Raczej dochodzą nowe pomysły. No nie chodzi mi o to, czy opuszczenia frakcji, z której żadna osoba jeszcze nie była na Old Town. Oczywiście. Oczywiście. Do tego służy formularz frakcyjny. Jeżeli ktoś ma pomysł na frakcję, zgłasza ją, my weryfikujemy to, jest deadline, do którego jest gwarancja odpowiedzi, po tym deadline tej gwarancji nie ma, po prostu. I ten deadline to jest 15 maja. Wejrzę. Także jak macie pomysły na frakcję, to radzę się sprężać. Słucham, jakieś pytania jeszcze? Znaczy, mówiłeś o każdej postaci, jak mechanika wygląda na przykład? Rozumiem, że To jest wszystko rozpisane w naszej mechanice LARPowej i polega ona po prostu na tworzeniu przedmiotów z proszków. To jest dosyć tam jednocześnie skomplikowane i nie, w sensie bardzo długo musiałbym o tym teraz mówić, w praktyce to jest banalne. Warstwy proszków w strzykawce, odpowiednia kolejność tych warstw i ich kolorów powoduje, że to jest albo steampack do leczenia, albo Radaway, który unieszkodliwia promieniowanie. Takie rzeczy mogą tworzyć chemicy o konkretnych specjalizacjach. To wchodzi do gry jako przedmiot fabularny. Można tym handlować, można się tym leczyć. W ten sposób. Słucham? Tak? To jest tak na Steamie pytań zadawanych do mikrofonu. Jeżeli mogę, to się właśnie, potem nie wiem, kogo ścigać, nie? Dobrze. Aleksander, jestem mniej więcej stąd, czyli z Warszawy. Okay. Ja mam pytanie a propos tych przedmiotów fabularnych. Czy w związku z tym, że istnieje takie pojęcie jak przedmioty fabularne, to czy materiały na stworzenie przedmiotu fabularnego trzeba przynieść samemu, załatwić sobie samemu, czy są też organizowane odgórnie? Nie, są organizowane odgórnie. Wszelkie przedmioty fabularne, zarówno proszki, jak i przedmioty jakieś większe w tylu, tam nie wiem, nazwijmy to. Są dopuszczone rekwizyty, które wcześniej są zgłoszone. Są dopuszczone rekwizyty jak najbardziej, wręcz zawsze zachęcamy co roku graczy, że jeżeli mają jakieś tam graty, które zalegają w piwnicy i wyglądają fajnie, to mogą to przywieźć na akredytację, my to zaakredytujemy jako przedmiot, opiszemy co to jest w naszym świecie i wpleciemy to nawet w fabułkę. W ten sposób. Może ta strona stanie? Nie, nie ty, no co? Słucham, ktoś jeszcze? Pytania? Tak, słucham. Maciej Kurek, Poczty Suknia. Jak jest, tam jest 550 osób, co do waszego zaplecza sanitarnego, to cały internet wie, jak to wygląda, ale mnie bardziej interesuje, jak rozwiązujecie kwestię żywienia tych ludzi przez tydzień. Działa gastro. Mamy osoby takie, jak by to nazwać? Serio, to się nazywa Old Town Gastro, to jest punkt gastronomiczny, gdzie można sobie normalnie zjeść jedzonko. W sensie są bardzo dobre burgery w tym roku były, ale oprócz tego, nie, oprócz tego jest jeszcze food truck z normalnym jedzeniem z grilla. Normalnym jedzeniem z grilla. Z jedzeniem z grilla po prostu, gdzie rzeczywiście można sobie zjeść obiadek za dosyć sensowną w miarę cenę, myślę. Dwa. Old Town Gastro i food truck. Tak było w tym roku. Więcej było. Często płacie same sobie. Właśnie, nie, o tym bym zapomniał. To, że ludzie sobie gotują sami, to... Nie, ale to często ludzie też oferują to dla graczy. Co? Jest mikrofon. Tak, ale bardzo często jest tak, że frakcje nawet za darmo wystawiają. W tym roku mieliśmy gościa, który po prostu przywiózł dwa koleżnych pierożków i sprzedawał i... A tu babcia dowoziła. Nie, może nie słychać na streamie za bardzo. O, z tym też nie słychać. Raz, dwa. Albo tego po ludzie na streamie nie słyszę. Cześć, stream. Słucham, jakieś pytania jeszcze? Może? Właśnie pytania? Może lepiej nie. Oni się tego czepiają. Okej, to dziękujemy bardzo za prezentację. Dziękuję. Dziękuję.